Centrum Kultury Wiktoria Scena Bojków odbyły się jubileuszowe 15. Gliwickie Spotkania Tęczowe. To festiwal twórczości osób niepełnosprawnych z całej Polski. W tym roku gościmy 20 placówek wyselekcjonowanych, dlatego że czas nam nie pozwala na to, żeby zaprosić wszystkich, a chętnych mamy bardzo wielu, jednak 15. edycja już zobowiązuje. Chodzi o to, żeby niepełnosprawni mogli zaprezentować swoją twórczość, swoje talenty. Te nasze gliwickie spotkania tęczowe są okazją do prezentacji różnych form scenicznych, takich jak kabaret, jak taniec, jak piosenka, i charakteryzują się tym, w stosunku do bardzo wielu innych festiwali organizowanych w Polsce, że u nas nie ma walki o pudło, nie ma niepotrzebnej rywalizacji. Wszyscy, którzy występują na scenie, otrzymują pamiątkowe nagrody, słodkości, wszystkie zespoły, statuetki wykonywane dzięki współpracy z naszymi podopiecznymi. I jak gdyby to jest, staramy się, aby to było jedno wielkie święto. Święto związane z twórczością osób z niepełnosprawnościami. Nie rywalizacja, a wspólna zabawa i wspólna radość. Przedstawialiśmy sztukę muzyczno-taneczną. No to utworu tęczowej piosenki. Ja byłam szczęśliwa, że mogłam wystąpić przed taką publicznością. Bardzo fajna, przyjemna sieść, a nawet też bardzo ciekawa. Miejsce, w którym występują, jest taką formą nobilitacji ich sztuki, że nie warunki bardzo partyzanckie, w jakiejś świetlicy, w jakichś warunkach adaptowanej auli czy sali gimnastycznej, ale na profesjonalnej scenie, z profesjonalnym nagłośnieniem, z odsłuchami. To są takie drobiazgi, na którym zwracamy uwagę. Chcemy, żeby ta sztuka godnie była przekazywana i żeby godnie byli traktowani ci niepełnosprawni artyści. Organizatorem gliwickich spotkań tęczowych były warsztaty terapii zajęciowej Tęcza Gliwice przy Fundacji Różyczka z otrzymanym wsparciem Centrum Kultury Wiktoria. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Gliwice Adam Neumann.